Każdy na sesji zdjęciowej ma swój indywidualny styl i zaraz się o tym przekonamy. Nadszedł czas na robienie zdjęć dyplomowych. Wydaje się, że niektórzy się w ogóle nie przejmują tym, jak wyjdą na szkolnym zdjęciu. Ej, ty pierwszy! Ups, Andy z pewnością nie był gotowy na taki obrót sprawy. Cóż, dla fotografa to też nie była łatwa decyzja. Chwileczkę. Muszę się trochę pouczyć. Okej, gdzie jest mój notatnik? Muszę coś dokończyć. Tak, nasz wszystko wiedzący nie przepuści okazji, by rozwiązać kilka zadań z geometrii. I to tuż przed sesją zdjęciową. Ej, a gdzie on jest? Andy, możemy zaczynać? Tak, tak, już. Ile przyborów on wcisnął do piórnika? Och, ten Andy, nigdy nie przestajesz nas zadziwiać. Mogę? Tak, tak, proszę, siadaj. Okej, chwileczkę. Po co ci te linijki na zdjęciu? Możesz je odłożyć. Oddać ci moje linijki? Nie ma mowy. No dobra, jak chcesz. No to przynajmniej się uśmiechnij. Co za szczery uśmiech. Prawdziwy synek mamusi. Świetnie, kolejny niechluj. Tak, w tym przypadku nawet totalny Photoshop nie uratuje zdjęcia. Co? Co za kadr? Jak to? Chyba aparat szwankuje. Muszę zrobić jeszcze jedno zdjęcie. Ale przystojniak. Nie mogę w to uwierzyć. Jak ty to robisz? Co masz na myśli? Nic, zapomnij o tym. Dobra, to już pójdę. Oto nadchodzi kolejna ofiara fotografa. A może wręcz przeciwnie. Uśmiechnij się trochę. Spróbujmy razem. Uśmiech. Uśmiech. Po co w ogóle prosiłam? A możesz nie tak szeroko? O nie, to chyba jakieś spazmy. Co za emocje. Moje serce nie może znieść takich zdjęć. Możesz już iść. Czy zostaliśmy zaatakowani przez UFO? Okej, zdaj mi proszę ten kaptur. Dobra. Ale czapki też możesz się pozbyć. Dobra. Czy jest tu jakiś pokój do płaczu? Pilnie potrzebuję wypłakać się w ciszy. Pa. No dalej, chodź tu. Ups. Nie, nie, nie. Wybiorę tylko jeden strój. Z bananami czy zielona? Która? Nie wiem, no niech będą banany. Nie, mam lepszy pomysł. Jestem gotowa. Dobrze, że nie ma ze sobą zimowego futra. Po co jej tyle ciuchów na jednym zdjęciu? Zaraz zapozuję. Jestem gotowa. Świetnie, no to zaczynamy. To nie do końca wygląda jak uśmiech, Elis. Co to za miny? Okej, co to ma być? Przestań! Czy mogłabyś siedzieć spokojnie i nie pozować? Dobra, wezmę się w garść. Spróbujmy jeszcze raz. Ale pyszny łokieć. To dopiero sesja. Co jest z nią nie tak? W porządku, tylko spokojnie. Uff, co za kadr. I nie mówię o zdjęciu. Ej, cześć. Cześć. A co ty tu robisz? Jakie pyszne kanapki są w naszej stołówce. Jeszcze długo będziesz jadł? Dobra, no to zrobię zdjęcia z kanapkami.
To wygląda jak jakaś reklama. Na pewno to będzie ulubione zdjęcie w rodzinnym albumie. Co tam masz? To woda. Gazowana. Ekstra. Po co ja się na to zgodziłam? Moje nerwy nie wytrzymają do końca dnia. Ten poziom na pewno przejdę. Ej, gdzie ty strzelasz? Ale miła dziewczyna. Uśmiechnij się trochę. Ej! Słyszysz mnie? Ej! Halo! Ciekawe, czy nie przeszkadza jej, że dookoła biega fotograf? Jestem tutaj! Może ma problemy ze słuchem albo wzrokiem? Kto wie? Zagramy w małą grę? Czy ona do mnie mówi? Najpierw spójrz na aparat. Dobra. Nie wykrzywiaj się tak, Daisy. Dobra, zrobiłam. Wyszłaś wspaniale. Co za beznadziejna obsługa. Wreszcie ktoś normalny. Uśmiechnij się. Jess jest taka pewna siebie przed kamerą. Jest prawdziwą modelką. Świetne zdjęcia. Co? To wszystko? Nie, potrzebuję więcej ujęć. No dobra, stryknę jeszcze kilka. Wow, ekstra. Mam już dosyć tych rozpuszczonych modelek. Wystarczy. Zrób miejsce dla kogoś innego. Wielka mi modelka. O, cześć. Jesteś gotowa? Chwileczkę. Tylko się lekko podmaluję. Okej. Jeszcze trochę szminki. Lili, powinnaś się pomalować przed sesją zdjęciową. Teraz oczywiście powstrzymujesz zarówno fotografa, jak i pozostałych. Jestem gotowa. Niemożliwe. I ty to nazywasz lekkim makijażem? Dlaczego ona ma tyle tapety na twarzy? Cześć, siema. Możemy zaczynać. Witaj. Może byś się trochę uczesał? Co? Nie, nie, to zbędne. Wystarczy jeden ruch ręką i moje włosy będą idealne. Jest dobrze, prawda? Nie, to wygląda naprawdę źle. I na zdjęciach też. Gotowe, jesteś wolny. Super, czekam na zdjęcia. Co za niechluj. Zawsze wszystko robimy razem. Jesteśmy przyjaciółkami. Dziewczyny, ale na zdjęciu może być tylko jedna osoba. Nie, zawsze robimy zdjęcia razem. Ale nie do dyplomu. Zróbmy pojedynczo. Pojedynczo? Dobra, mam pomysł. Jesteśmy bliźniaczkami syjamskimi. Dobra. Tylko spokojnie. No cóż, no w zasadzie zdjęcie można przyciąć dwukrotnie. Tam są drzwi. Cześć, chwileczkę, jestem trochę zdenerwowany. Mam nadzieję, że to nie jest zaraźliwe. Ej, przestań. Tak, tak, rozumiem, już jestem spokojny. Stój. Ale to tak swędzi. To jakaś oryginalna poza do zdjęcia. Wstajesz i stąd spadasz. Jak zwykle. Hej, jestem tutaj. Wyłącz na chwilę muzykę. Ciekawe, czego ona słucha. Wyraźnie doprowadza fotografa do szaleństwa swoim tańcem. Nie jest łatwo uchwycić tańczącą uczennicę. Nawet nie widać, kto jest na zdjęciach.
Nie zniosę tego dłużej. Chcę wrócić do domu. Co za nieśmiały chłopak. Hej, nie bój się mnie. Odpręż się trochę. Czy to aparat? On po prostu uciekł? Co ja mam zrobić? Fotografować puste krzesło? Wyglądasz świetnie. Ale balon nie jest potrzebny. Przestań żuć. Dobrze. Wystarczy jedno pstryknięcie. Nie, Elis znowu to robi. Proszę, przestań. Widać, że porozumiewają się w różnych językach. Wspaniałe, wspaniałe zdjęcia. Wszystkie wyszły świetnie. Nie miałam co do tego wątpliwości. Dlaczego obudziliście mnie tak wcześnie? Hej! Obudź się! Hej! Tak, tak, jestem. W porządku, spójrz tutaj. No dalej, obudź się! Ale ja nie śpię. To dobrze. No i proszę. Znowu puste krzesło. Gdzie jest ten śpioch? Czy to na pewno dobra poza do szkolnego albumu fotograficznego? Zejdź mi z oczu. Chyba kogoś tu oślepia słońce. Kochanie, zdaj mi okulary przeciwsłoneczne. Tak, nie ma problemu. Czyżby trafił się normalny klient? No prawie. Te też zdejmij. One też ci się nie podobają? Tak lepiej. Kiedy je założyłaś? Zdejmij te głupie okulary. No i po co tak krzyczysz? Spróbujmy jeszcze raz. To po prostu niemożliwe. Po co mi to wszystko? Oddam te okulary później. Tylko spokojnie. Cześć, witaj. Nareszcie, nareszcie ktoś normalny. Ej, spokojnie. Co się dzieje? Raczej z taką miną nie uda się zrobić dobrego zdjęcia. Ani jednego normalnego ujęcia. Nie rozumiem tego. To nie szkodzi. Do widzenia. Nie, mam dosyć. To po prostu niemożliwe. Nie wytrzymam tego. I moje nerwy też. Od tej pory koniec z sesjami zdjęciowymi dla uczniów. I w ogóle żadnych sesji. Jestem wolna. I wy też. Rozpoznałeś swoich przyjaciół w naszych bohaterach? Oznacz ich w komentarzach i nie zapomnij podzielić się swoimi wrażeniami.